trochę parametrami odpowiedział, czyli powiedział w ogóle w jakim biznesie jesteście, czym się zajmujecie, jak to jest, jak duża to jest firma, od kiedy istnieje, cokolwiek takiego już bardziej namacalnego o niej. Cześć, no dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo miło mi tutaj być. Tak jak no, nie do końca wiedziałem, że jakimiś tam turkusami się zajmujemy tak naprawdę. Bo moim zdaniem to, co my robimy, to jest jakby taka naturalna kolej rzeczy. To jest zupełnie naturalna relacja. Jeżeli chcesz czegokolwiek osiągnąć w szybko zmieniającym się świecie, a szczególnie w branży samochodowej, która jakby w tym momencie zupełnie przechodzi kompletne przemodelowanie. Już przestaje być tą branżą samochodową, a staje się branżą mobilności. No bo ile można już ten metal klepać? Robiliśmy to od 100 lat bezmiennie tak naprawdę, od kiedy Elżbietka wyjechała w warsztacie Forda, do teraz tak naprawdę model biznesowy się zupełnie nie zmienił i następuje globalna dysrupcja tego modelu. Ta branża samochodowa zmienia się produkt. Już to przestaje być produktem, przestaje być samochód, przestaje być ten pojazd, a zaczyna być subskrypcja. To jest coś jak z telefonami komórkowymi, jak tam kiedyś biegaliśmy z cegłówką, z antenką, to każdy był dumnym posiadaczem telefonu, prawda? A chwilę później jednak ten content zwyciężył i jednak telefon jest jakby dodatkiem do naszej subskrypcji. No i to samo się dzieje teraz w branży samochodowej, kiedy te wszystkie usługi wokół pojazdowe stają się produktem. I tak samo też liderzy rynku się zmieniają zupełnie, bo w momencie, kiedy dotychczas mieliśmy taką sytuację, że tym liderem rynku był producent samochodu, tak teraz staje się instytucja finansowa. Ta osoba, ta grupa, która posiada asety, czyli która kontroluje te wszystkie pojazdy na drogach i usługi z nimi związane. Tak to działa mniej więcej teraz. No i co, jak masz taką branżę, która się tak bardzo szybko zmienia, jeżeli masz wyzwania, które są tak naprawdę globalne, jeżeli ty chcesz jakiś tutaj efekt motyla zastosować, to ty musisz tą mieć naprawdę konkretną dźwignię. A jeżeli chcesz rzeczywiście, żeby tą konkretną dźwignię zaaplikować, no to musisz mieć naprawdę bardzo silny zespół. No i ja nie mówię w tym momencie tylko i wyłącznie o zespole deweloperskim, ale ja mówię o zespole takim przede wszystkim wokół biznesowym, tak? I jak ja dołączałem w 2017 do firmy, to było na początku, ja pracowałem tak na pół etatu, ćwierć etatu z Quikiem. Oczywiście tworzyłem tą platformę od początku, natomiast tak pracowałem z tego z doskoku, no bo oczywiście nie było jeszcze przychodów odpowiednich i tak dalej, żebym był w stanie tam w 100% się poświęcić, ale jak już w 2017 dołączyliśmy, to podjęliśmy taką decyzję, że jeżeli chcemy cokolwiek na tym rynku zawalczyć, to musimy kontrolować relacje z klientem, z tym takim docelowym kierowcą. Tak? Czyli jakby musimy zbudować platformę, gdzie my tak naprawdę staniemy się tym interfejsem pomiędzy kierowcą, a warsztatem i producentem. No i coś takiego zrobiliśmy teraz, zbudowaliśmy tę platformę w ciągu 3 lat. Naszymi partnerami są właściwie wszystkie największe marki na świecie i grupa Volkswagena, czyli Audi, Volkswagen, Porsche, grupa BMW, czyli Mini, Rolls-Royce, BMW oczywiście, Toyota, Nissan. Także z tymi wszystkimi wielkimi markami udaje nam się pracować, cały czas zachowując tą taką rzutkość i zwinność małego zespołu w miarę, no bo w sumie ile mamy osób na pokładzie? 15-17 osób w tym momencie? To jest bardzo mały zespół relatywnie, w tym są deweloperzy. To też jest taka ciekawa sprawa, że u nas zespół deweloperski to są praktycznie sami seniorzy. Na czym to polega? to generalnie sprowadza się do tego, że silny zespół jest w stanie samostanowić się. Czyli jakby te generalne zadania, jakby kierunki są wypracowywane pomiędzy twoimi zdolnościami przerobowymi od strony technologicznej, a feedbackiem, który dostajesz z rynku. Nie? Czyli jakby my sobie zakładamy, ok, my chcemy takie featurey sobie zbudować w najbliższym czasie, a rynek nas trochę weryfikuje. No i ci ludzie, którzy mają do czynienia z naszymi klientami, i to też jest dosyć ciekawa historia, bo jakby wychodzimy z założenia, że tak samo jak naszych pracowników traktujemy jak dorosłych, tak samo traktujemy jak dorosłych naszych klientów. No i rozmawiamy z nimi jak ludzie. W ogóle ta cała koncepcja tego corporate America, gdzie wszyscy wszystkich oszukują i wszyscy wszystkich traktują jak dzieci, to trochę jest jakby koncepcja przebrzmiała. To jest koncepcja stworzona przez baby boomersów, którzy mieli zupełnie inne wartości niż to, powiedzmy, pokolenie XYZ, czy tam millennials, czy jak to nazywać, gdzie jakby te wartości podstawowe są zupełnie inne, gdzie jakby jak spytasz się takiego millennialsa przykładowego, co jest dla niego najważniejsze, no to po głębszym zastanowieniu, że na pewno sprowadzi to do sprawiedliwości, do transparentności, do prawdy. To są takie trzy podstawowe wartości, które jakby są najważniejsze dla takiego człowieka. No i jakby korporacje, które powstawały w latach 50., 60., może nawet wcześniej, ale tak wtedy to taki był boom rozwoju tych korporacji, no to one jakby zupełnie inne wartości mają. Tam człowiek nie istnieje, bo nie jest ważny, jest jakby tam trybikiem w tej całej maszynie, nie? O Jezu, rozgadałem się strasznie, także ja mówię, co mówię. Tak, właśnie, cały czas nie, chyba jeszcze cały czas nie wiemy dokładnie, znaczy ja wiem, bo się przygotowałam, natomiast ci to się nie przygotowali. Cały czas powiedziałeś, ok, jest innowacja, jest coś, co ma zmienić rynek, jest fajny, silny zespół, jest rozmowa z klientami, jest rozmowa wewnątrz, ale co wy robicie? My produkujemy oprogramowanie, które pozwala dealerom i producentom samochodów komunikować się z klientami. To jest tak w skrócie. A tak naprawdę to jest cały ten proces od momentu, kiedy ty sobie umawiasz się na spotkanie z klientem, poprzez taki check-in, jak to się robi w samolotach, potem automatyczne jakby przyjęcie tego samochodu w warsztacie, potem inspekcja samochodu i tak dalej. Cały ten proces, kiedy jest ta współpraca pomiędzy warsztatem a klientem, to my się tym zajmujemy. To pokrótce coś takiego. Tam jest dużo komunikacji wideo i tu właśnie jest też ten element transparentności, że jakby ten element transparentności i wartości dodanej u nas jest jakby w korze tego naszego produktu. Jakby jest centralny naszego produktu. Bo powiem na przykład o inspekcjach samochodów. Bo przeważnie było tak dotychczas, przepraszam, że samochód przyjeżdżał, wtedy mechanik robił jakąś tam inspekcję, zapisywał na karteczce, mówił doradcy serwisowemu, że zadzwoń do tego klienta i powiedz mu, że trzeba zrobić to i to, nie? No i wtedy doradca dzwonił i przez telefon opowiadał, że tam jest jakiś wichajster zepsuty albo jakiś tam wachlarz, cokolwiek. No ale klient i tak tego nie rozumiał. Ten człowiek używa wszystkich możliwych skrótów, żeby tym bardziej klient nie rozumiał. Dodatkowo jeszcze podawane były ceny z kosmosu jakieś. No i zbudowała się sytuacja taka w branży samochodowej, że nikt tym mechanikom nie ufa, czy mechanikom, warsztatom samochodowym. No, taka sytuacja. No więc, skoro jest taka sytuacja, że nikt nikomu nie ufa, to najłatwiej, jeżeli chcesz zmienić ten rynek, no to wprowadzić jakby bardzo rygorystyczny poziom zaufania, prawda? No i dlatego właśnie to wideo. Dlatego opieramy cały ten proces o wideo, czyli mechanik kręci wideo ze swojej inspekcji, pokazuje potem klientowi, co tam jest zepsute, opowiada o tym samochodzie. Ja wiem, że nie mam pojęcia, co to jest CV booth, ale ja wiem, że to nie może być przerwane i nie może z tego cieknąć olej, prawda? No więc zawsze mówimy mechanikom, mów do tego klienta, tak jak mówi do własnej matki. Wyjaśnij po prostu, co trzeba zrobić i wtedy mechanik to kupuje. No i ciekawa sytuacja, że tak jak przy tradycyjnym procesie, z takich rekomendacji mechanika klienci aprobują około 24%, tak? To przy zastosowaniu naszego procesu klienci aprobują 60% rekomendacji mechanika. Czyli wzrasta zaufanie, wzrasta jakby przeniesienie, czyli klient zawsze się dowiaduje o 100% problemów, które mechanik zdefiniował, czyli samochody są bezpieczniejsze. Za każdym razem naprawdę, tak naprawdę ta transparentność procesu powoduje to, że jest mnóstwo takiej wartości dodanej, o której w ogóle nie pomyślelibyśmy nigdy. No tak to działa. Pokrótce. Super. Czyli jeden z elementów też, który jest obecny, jakby, który jest cechą Turkusu, tak, czyli transparentność, tutaj mówimy raczej o transparentności wewnątrz organizacji, ale też może być na zewnątrz, jest w ogóle waszą esencją, tak, w tym momencie. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że transparentność to w momencie, kiedy zanika transparentność, to jakby zanika też sens, bo zaczynają się mniejsze lub większe oszustwa, zaczyna się polowanie na nieprawdzie. Zawsze lepiej podejmować decyzje, mając do czynienia z wszystkimi faktami albo większością faktów, a nie z paroma faktami i to jeszcze, które mogą być skrzywione, nie? I to zaczynamy od najprostszych decyzji. To jakby oczywiste. No właśnie, a jak podejmujecie decyzje w zespole? Powiedziałeś, że macie 17 osób, jednocześnie mówisz silny zespół, więc zakładam, że też mogą tam być silne osobowości, które wiedzą, czego chcą i do czego dążą. Jak to zrobić, żeby w takim zespole podejmować decyzje i być szybkim, zwinnym i uplasować się z tak małym zespołem w sumie na rynku z wielkimi gigantami, z bardzo innowacyjnym produktem? To jest bardzo trudne pytanie. I to rzeczywiście poruszyłaś najtrudniejszy temat z tego wszystkiego problemu, z tego wszystkiego. Dlatego, że jak masz silny zespół, to rzeczywiście masz problemy ego. Zawsze. I to nawet jeżeli ludzie są uwolnieni, medytują 15 razy dziennie i mają kontakt z, nie wiem, wyższą istotą na przykład, to tak czy inaczej to ego zawsze wychodzi. Dlatego, że ja uważam, że ja wiem lepiej. To jest jakby taka natura ludzka, że my jesteśmy przekonani do własnej racji. No i często te dyskusje się robią dosyć mocno podgrzane. Natomiast jeżeli ty pracujesz z ludźmi, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach i to udowodnionymi ekspertami w swoich dziedzinach, jeżeli ty wiesz, że twój deweloper wie najlepiej, że twój sprzedawca w swojej historii na przykład zbudował sieć sprzedaży dla 2000 klientów i był w stanie to zrobić. Jeżeli ty wiesz, że twój szef od operacji przyszedł prosto z Audi, gdzie tam był dyrektorem, no to jednak masz to zaufanie do tych ludzi, że oni znają się na swojej robocie, nie? I teraz to jest tak, że ty możesz mieć silne przekonania w ramach swojego własnego małego poletka wszechwiedzy. Tak? Że ty uprawiasz własne poletko. I teraz chodzi o to, żeby nie wchodzić, nie przekraczać tej miedzy pomiędzy poletkami swojej wiedzy i wiedzy swojego współpracownika. Wiesz? I jednak... Oczywiście zdarzają się bardzo, bardzo ożywione dyskusje, nawet pyskówki czasami, ale jakby nikt się nikogo o to nie obraża. To jest wszystko jakby część, element tej współpracy. No. Tak się wydaje, że to jest dobre, że tak powinno być. no jeszcze trochę podrążę. Będzie ożywiona dyskusja, będzie trochę ego, które się będzie pokazywało, tak? Czyli też powiedziałeś też o osobach, które mają za sobą nie tylko osobowość, ale też przekonanie, że coś zrobiły i osiągnięcia i dowody na te osiągnięcia. I będzie taka rozgrzana dyskusja, to na koniec dnia macie coś do zdecydowania. Jak to się dzieje, że ta decyzja zapada i kto ją ostatecznie podejmuje? Wiesz co, to jest dobre, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja jestem wielkim zwolennikiem merytokracji. Merytokracja to nie jest demokracja, nie wolno jej mylić z demokracją. Merytokracja to jest wtedy, kiedy ty wnosisz, ty jesteś warty, bo twoje zdanie jest warte tyle, ile ty wnosisz do tego całego interesu. Tak? I jeżeli twoje idee są na tyle silne, że większość zespołu uważa, że ty masz rację, no to właśnie tak podejmujemy decyzję. I CEO, CTO, tak naprawdę tytuły nie mają znaczenia. Tutaj merytokracja jest naprawdę kluczowa. I dlatego też wydaje się, i to ma swoje przełożenie potem na budowanie silnych zespołów, dlatego że jeżeli ty stosujesz takie z założenia tą merytokrację, to słabe jednostki albo jednostki skonfliktowane będą odpadać. Na najlepszym świecie po prostu nie będą wytrzymywać presji. No i wydaje się, że tak się naturalnie budują silne zespoły, które są potem w stanie dużo przejść. A co w takim razie spaja ten zespół? Mi się wydaje, że cel, że zawsze, że wyzwanie, że silne zespoły są motywowane nie pieniędzmi, to były też baby boomers, millennials. Baby boomers byli motywowani pieniędzmi, prawda? Natomiast te młodsze pokolenia jakby są motywowane wyzwaniami, a jeżeli to są wspólne wyzwania, jakby na osiągnięcie jakiegoś tam celu, no to oni są bardziej skłonni współpracować i bardziej skłonni, żeby dawać z siebie wszystko. Mhm. Czyli wyzwanie jest tym, co spaja zespół, tak? Jak najbardziej. Wiesz, to... Proszę? Dokończ. Wiesz, to wyzwanie to jest dosyć duże słowo, prawda? I bardzo szerokie słowo. Natomiast to zaczyna się od tych takich najprostszych wyzwań, a jak masz listę zadań, tak? Masz listę problemów, to ty na początku atakujesz te największe. Prawda? Próbujesz znaleźć rozwiązanie do największych problemów i tak samo też wyznaczasz sobie kierunki działania swojego przedsięwzięcia, swojego przedsiębiorstwa, orientujesz zespół na tych największych problemach do swojej branży. To, co my robimy teraz w Quik i w Carman to jest drugie nasze ramię, gdzie staramy się, Carman to jest największe wyzwanie w ogóle kiedykolwiek podjąłem, gdzie staram się zastąpić sztuczną inteligencją tak naprawdę setki tysięcy ludzi na świecie, znaleźć im lepsze zajęcie na przykład. To są doradcy serwisowi w warsztatach samochodowych. Uważamy, że 80-90% ich pracy można zautomatyzować. I budujemy od 2 lat takie rozwiązanie z bardzo silnymi partnerami, bo pracujemy razem z Audi od początku na przykład i BMW. I budujemy takie rozwiązanie, które wyeliminuje tych doradców serwisowych z warsztatu. Oczywiście nie wszystkich, ale podejrzewam, że 70% tych doradców będzie musiało sobie znaleźć inne zajęcie. A oczywiście to jest podyktowane koniecznością w branży, gdzie przychody dealerów od strony sprzedaży samochodów spadają, natomiast przychody po stronie serwisu, one nie rosną jakoś dramatycznie. Trzeba szukać możliwości, gdzie znajdziemy te efficiencies. Brakuje mi słów czasami. Efektywność. Dokładnie tak. Okej. Czyli to jest taki nowy kawałek, który w tym momencie wchodzicie, tak? Nowe wyzwanie. I czy to oznacza, że rozbudowujesz zespół? Czy to jest ciągle tak, że te 17 osób ogarnia jeszcze kolejny temat, kolejne wyzwanie, bo już kwestie serwisu, wideo, tej komunikacji z klientem są w miarę zadbane? My to budujemy od 2 lat do dobrych. I rzeczywiście te zespoły się zmieniają na bieżąco, natomiast jakby core pozostaje i wydaje się, że dobry zespół poszukuje coraz to nowych, silniejszych wyzwań. Czyli jak mówisz core, to ile z tych 17 jest core, a ile rotuje? Bo to tak, ciężko powiedzieć. Wiem, czy dobrze zrozumiałam. Tak. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, wiesz, bo to się zmienia w czasie. Że ja bym nie chciał tutaj jakoś rzucać liczbami, bo ktoś mnie potem pociągnie do odpowiedzialności. Dobrze, żeby nie było faktów, które można sprawdzić. Tak. To teraz jeszcze się zadam pytanie i tutaj też uważaj, bo może cię ktoś pociągnąć do odpowiedzialności. Takie pytanie, które bardzo często się w Turkusie pojawia, bo właśnie mówimy o transparentności i ta transparentność może się objawiać w firmach, które mienią się turkusowe albo które ktoś nazwał turkusowymi, przez tym, że pokazują pełne dane finansowe, które są dostępne dla wszystkich. Wszyscy jakby mają dostęp do tego samego zasobu informacji, do wszystkich informacji do podejmowania decyzji, ale też trochę więcej, czyli trochę każdy jest takim przedsiębiorcą i widzi, co się dzieje w firmie. To jest jeden kawałek, a drugi kawałek to jest transparentność pensji i wynagrodzeń wzajemnych, albo także jak to u was jest, nie? Czyli kwestia danych finansowych, ogólnie firmy i drugie pytanie wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o jakby kierunki i sytuację na bieżąco w firmie, to jakby jest to nie kryjemy tego. Jest jak jest, robimy to, co robimy, nie? Natomiast jeśli chodzi o pensję, to rzeczywiście tutaj troszeczkę jeszcze powinniśmy nad tym popracować. To jest taka dyplomatyczna odpowiedź. Zgadzam się z tobą w 100%, że jakby to rygorystyczna transparentność jest bardzo ważna, natomiast jakby z wielu przyczyn jeszcze nam się nie udało tego osiągnąć. Okay. Znam firmy, którym się udaje to osiągnąć. No zobaczymy. Dobrze, rozumiem, że to jest jakiś kierunek, który może podejmiecie, tak? W tym momencie. No idealny kierunek. Idealny, natomiast a podejmowaliście już jakieś kroki? Tak się zapytam, czy były jakieś próby i cofnięcie się, czy po prostu na razie jeszcze ten temat nie został ruszony? No tak też może być. Tak, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Jest, powiedzmy, sprzeczność poglądów w tym temacie. Jasne. Dobra, i na razie nie podjęliście w tym momencie decyzji. Ciekaw jestem, kto tutaj w takim razie jest tym autorytetem, który miał tą przewagę decyzyjną albo przekonywania. A jak myślisz? Co? A jak myślisz? Nie wiem. Zawsze jestem sam, drugi po Bogu. Okej, drugi po Bogu. No dobra, drugi po Bogu, czyli jest trochę hierarchii, jak mówisz, że jest drugi po Bogu. Trochę jest, ale ta hierarchia wiąże się z wiekiem, wiąże się z... właśnie też jakby taką mądrością życiową, nie? Że ludzie sobie sami wybierają liderów, do których mają zaufanie. Wiesz? Czy to nie jest hierarchia stanowiska, tylko bardziej autorytetu w tym momencie? W tym wypadku wydaje się, że się pokrywa jedno z drugim. Okej, jasne. Wiesz, nasz CEO, Doug Gardner, z którym ja się bardzo przyjaźnię i bardzo dobrze pracuje nam się od wielu, wielu lat, to jest człowiek, ma 60 lat w tym momencie, który przeszedł w branży samochodowej wszystko, który wcześniej był żołnierzem w ogóle, był w Rangersach, może był śmiesznie irlandzkich, potem wyjechał do Stanów i pracował w branży samochodowej od mechanika poprzez jakichś tam doradców serwisowych, poprzez bycie szefem serwisu. I on całą tą drogę przeszedł, skończywszy potem na pracy dla fabryki. Jakby tą branżę znał na wylot. Nie? I sprzedawał samochody, i naprawiał samochody, i budował warsztaty, i budował dealerów, I mamy taką sytuację, że nasi klienci mają do niego bezgraniczne zaufanie. To jest coś niesamowitego. Ja tego nigdy wcześniej nie widziałem, że on po prostu podnosi telefon i dzwoni do każdego z naszych klientów i potrafi z tym klientem spędzić godzinę, gadając głupoty na telefonie, tak? A przy okazji wyciągając jakieś tam bardzo kluczowe informacje. Ja kiedyś ostatnio miałem tam jakieś bardzo skomplikowane pytania związane z procesami płatności za części, bo teraz próbujemy jeszcze rozwiązać problem kolejny, czyli jak dystrybuować części, bo skoro dealerzy są franczyzowani i oni mogą tylko i wyłącznie sprzedawać oryginalne części samochodowe, a w Stanach Zjednoczonych wiadomo, że te wszystkie płatności są troszkę pokrzanione, że jedni płacą czekami, jedni płacą kartą kredytową. Płatności kartą kredytową kosztują strasznej ilości pieniędzy. To przecież tam w Stanach to jest nawet i 4-5% czasami za płatność kartą. Banki pobierają, bo mogą. W Europie to chyba jest 0,8 maksymalnie, z tego co pamiętam. No, ale wracając do tematu, no to miałem z tym problem i mówię: Jack, mam tutaj taki problem. On w tym momencie mówi: dobra, to poczekaj. Zadzwoniliśmy po kolei do 3 dealerów. I oni dokładnie nam dosłownie... 3 liderów wybrali po prostu tak, ten i ten z naszej listy klientów i każdy z nich poświęcił nam po 45 minut, po godzinie i dokładnie wyjaśnił, jak działa ten proces u niego, gdzie można go uprościć, gdzie można tutaj poprawić. Także właśnie to zaufanie i wiesz, on jest traktowany przez naszych klientów i przez nas jako ekspert w tej branży, nie? Więc nasz zespół ma do niego wielkie zaufanie, bo jest ekspertem, i nasi klienci też mają do niego wielkie zaufanie, bo on jest ekspertem, nie? Bo przeszedł, bo zjadł zęby na branży, bo jest weteranem i tak dalej, nie? Czyli on podnosi telefon i po prostu dzwoni i dostajemy wszystkie informacje, które potrzebujemy. I to nie jest, to się nie zdarza wszędzie. Wiesz, taki bezpośredni ludzki kontakt. Jeżeli ten ludzki kontakt potem przełożysz na wewnętrzne relacje, no to już masz jakby idealnie działający proces komunikacyjny. Super. No, zdecydowanie nawet nie wiem, do jakiego klejnotu porównać taką osobę na pokładzie firmy i w ogóle jako założyciela, tak? Natomiast mam takie pytanie, jak rośniecie, tak? Czy chcecie wchodzić w nowe obszary? To kto jest generatorem idei, kto ma te pomysły, kto je przynosi, kto je potem sprawdza z rynkiem? Powiem Ci śmiesznie, że generatorem idei są wszyscy tak naprawdę. Do tego stopnia, że jeden z silniejszych pomysłów, który dotychczas mieliśmy. Okej, jak wypuściliśmy to nasze wideo dla mechaników, prawda? Mechanicy zaczęli tego używać, zobaczyli nagle, że więcej zarabiają pieniędzy, bo tam wszyscy zostają na akord, czyli im większa efektywność, im więcej klienci zaprobują, tym więcej mechanik zarobi, czyli spędzenie tych 5 minut na zorganizowaniu filmu i nakręceniu tego telefonem czy tam iPodem nie jest wielkim problemem, nie? No i ci mechanicy się zachwycili tym, że rzeczywiście zarabiają więcej kasy. I my tak mamy taki zwyczaj, że zawsze jak przychodzą nowe grupy mechaników albo kogoś tam nowego zatrudniają, kogo trzeba przeszkolić, no to robimy taki infill training. No i podczas jednego z takich treningów podchodzi do naszego trenera taki bardzo młody mechanik. Chłopak miał, nie wiem, 19-20 lat może. I mówi: słuchaj, no te wideo to fajna rzecz, ale czy ja mógłbym nakręcić jeszcze jedno wideo na koniec i podziękować temu klientowi, że pozwolił mi pracować nad swoim samochodem? Ten nasz trener mówi, że to był moment, jakby w niego piorun strzelił. Od razu do nas zadzwonił i do mnie, i do Jacka, i mówi: słuchajcie, taki mam pomysł, rozmawiałem z tym mechanikiem. Myśmy temu mechanikowi zorganizowali wakacje. Wysłaliśmy go tam na tydzień na Florydę w ramach podziękowań. Bo w momencie, kiedy myśmy to zrobili, to nagle cała branża zaczęła o tym mówić. A wy na pewno jeździcie samochodami i czy kiedykolwiek dostaliście filmik o mechanika, który pokazał wam, to zrobiłem w twoim samochodzie, wielkie dzięki, że mogę nad nim pracować, a ten nowy wydech, który zamontowałem w twoim BMW, to tak brzmi, nie? Przecież to jest takie narzędzie, to jest takie narzędzie, o którym sobie nie możemy wyobrazić, nie? I to właśnie jest ten ludzki kontakt. Prawda? Jeżeli procesy, które... My automatyzujemy procesy, naprawdę, nie? Czyli powiedzmy, że działamy przeciwko ludziom, ale tak naprawdę zupełnie odwrotnie, że jeżeli zautomatyzujesz proces, to masz więcej czasu na takie bardziej ludzkie zachowania. Fajne. To teraz jest moje pytanie takie o waszą przyszłość, ewentualny wzrost i jak zrobić, żeby to, co się dzieje pomiędzy, ta unikatowa energia, jak tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co mówisz, jest w tym zespole. Jeżeli byście rośli, to co zrobić, żeby ją utrzymać, żeby ciągle była też, żeby ta idea gdzieś cały czas była żywa w tych zespołach, jeżeli byłoby ich więcej na przykład? Nie wiem, naprawdę jeszcze nie wiem. Ja wiem, że my będziemy się musieli z tym problemem zmierzyć. Wiem, że będziemy wzrastać, ale widziałem w wielu przypadkach, gdzie właśnie trzymanie się ściśle tej zasady merytokracji, nawet przy szybkim wzroście i dużym wzroście zespołu, to pozwoliło utrzymać ten zespół. Natomiast ja szczerze mówię, że nie mam zielonego pojęcia, co się będzie działo w przyszłości. Jedno wiem, że zespół, który jest remote first, który jest rozproszony po całym świecie tak naprawdę, bo przecież mamy ludzi i na Ukrainie, i w Polsce, i w Irlandii, i praktycznie po całych Stanach Zjednoczonych wszędzie. West Coast, East Coast. To dla takiego rozproszonego zespołu już nie ma odwrotu. No, na pewno nikt nie będzie chodzić do biura. Więc trzeba trzymać się wypracowanych metod i te metody, które wypracowujemy, czyli asynchroniczność, czyli te takie bardzo krótkie stand-upy codzienne i to stand-upy nie tylko z deweloperami, ale stand-upy też ze sprzedażami czy spotkania. Właśnie to jest też strasznie ważne, żeby te zespoły biznesowe działały bardzo blisko zespołów deweloperskich. Wcześniej tak było przed COVID-ami, że nasi deweloperzy podróżowali do Stanów i na przykład spędzali tydzień w warsztacie samochodowym. Niekoniecznie tam przykręcając śrubki, czy zlewając olej, ale rozmawiając z tymi wszystkimi mechanikami, doradcami, szefami serwisu. Jeżeli rozumiesz, jeżeli widzisz, jak duże przełożenie ma twoja praca na życie i pracę innych ludzi, to i masz większe zaufanie do tego, że robisz ważną rzecz, stajesz się bardziej kreatywny i dużo więcej od siebie jeszcze dajesz. Nie? To jest strasznie ważne. Natomiast tych takich podróży na razie przynajmniej nie będzie. Więc staramy się przynajmniej, żeby ta relacja pomiędzy biznesem, który ma kontakt z klientem, a deweloperami była jak najbliższa. A jak to robicie właśnie? Teraz jest temat zespołów rozproszonych, jak je integrować, jak motywować, jak być pewnym, że ci ludzie pracują. Tak? Niektórzy już nawet kamerki chcą zakładać i podglądać pracowników w mieszkaniach, czy oni aby na pewno coś robią, tak? No to jeżeli tak robią, no to znaczy, że do niczego nie dojdą. No, najprawdopodobniej, więc pytanie jest, jaka jest wasza recepta w tym momencie, jak masz taki zaangażowany zespół, bo to jest w tej chwili topowy temat, że tak powiem. Recepta jest bardzo prosta, to jest samoregulacja. Mhm. W sensie, jeżeli ktoś oszukuje, odpada, jest wolniejszy, nie dowozi, no to jakby jego czyny potwierdzają to, że nie pracuje, nie ma sensu z nim stać. Oczywiście trzeba człowiekowi dać szansę, trzeba porozmawiać z nim, trzeba poszukać tak naprawdę podłoża, dlaczego tak się dzieje, bo czasami się zdarza, wszyscy mamy mocniejsze albo słabsze okresy. Są ludzie, którzy są na przykład, nie wiem, robią złe rzeczy, w sensie, że zostali skierowani na zły odcinek pracy, nie? Ale też naprawdę, no jeżeli ktoś jest słaby, no to odpadnie z zespołu. Tak to do tego trzeba podchodzić. A jak to się zadzieje? Znaczy, po pierwsze powiedziałeś, że jak ktoś jest słaby, to odpadnie, ale wcześniej mówiłeś, że no dobra, to trzeba porozmawiać. A fizycznie kto to robi? Jak to się dzieje, tak? Kto zauważa, że dana osoba pracuje mniej wydajnie w jakimś momencie? Ktokolwiek. Mhm. No i niestety ja, będąc CTO i jakby założycielem firmy, jestem w takiej dosyć niewygodnej sytuacji, że bardzo często ja prowadzę te rozmowy z takimi zawodnikami, którzy mają trudniejsze momenty. Czy to jest łatwe? Wiesz, to trudno powiedzieć. Jakby w tym momencie już sobie tak wypracowałem rutynę, powiedzmy, że wiem, jak z tymi ludźmi rozmawiać. I powiedzmy, że te rozmowy są ważne, natomiast ludzi się nie da zmienić. Jeżeli ktoś jest z natury leniwy, albo z natury słaby, albo nie czuje się komfortowo w roli, którą teraz robi, bo może chciał być zawsze, nie wiem, rolnikiem, no to nic z tego nie będzie, tak czy inaczej. Trzeba być po prostu szczerym i otwartym od samego początku. Czyli szczere i otwarte rozmowy twoje z tymi ludźmi, jeszcze trochę podrążę. A ktoś, kto zauważy, to przychodzi do ciebie, czy jakby daje bezpośrednią informację zwrotną danej osobie? Ale to widać od razu, wiesz? To nie ma czegoś takiego. Wiesz, no też nie można mówić, o, ktoś tam donosi, ktoś tam kapuje. No nie jest tak. Tylko zupełnie odwrotnie. Zauważam, że komuś tam słabiej idzie, to mówisz po prostu w zespole, że o, widzę, że Gosia nie domaga, wiesz, albo że Steven coś tam nie dowodzi. Czyli co, to się odbywa, to się dzieje na tych waszych daily, tak? Czy gdzieś na jakichś takich spotkaniach to wychodzi tak. I potem się tym zajmujecie po prostu, tak? Najczęściej tak. A takie daily to jest z całym zespołem, tym całym na całym świecie rozproszonym, połączonym w jednym momencie? Jak to jest zorganizowane? I to działa w ten sposób i to jest dosyć ciekawy układ i wydaje mi się, że on jest wyjątkowy dzięki temu, że mamy taki rozkład właśnie, że zespoły produkcyjne są w Europie, zespoły biznesowe są w Stanach, że bardzo często się zdarza tak, że problemy, które zaistnieją dzisiaj w Stanach, jutro rano już są naprawione. Wiesz, bo powiedzmy, że jest jakiś dyplomat do jakiegoś dealera, i pojawia się jakiś duży problem, no to momentalnie Jira, task do sprawdzenia rano przez QA sprawdza, deweloper naprawia. I od razu potem deployment idzie jeszcze przed pierwszą polskiego czasu, powiedzmy, gdzie to jest 7 rano na Eastern, czy 8, nie wiem, 7. Więc to wtedy, kiedy dealerzy zaczynają pracę, więc bardzo, bardzo często mi się takie coś zdarzało. Nie mówię, że ciągle mają błędy, ale błędy się zdarzają, więc tak to działa. Okej, czyli tak, zespoły produkcyjne spotykają się, rozumiem, osobno, zespoły sprzedażowe osobno, z racji też trochę stref czasowych pewnie. A jak w takim razie, i to jest to ich daily, tak trochę jeszcze podrążę w waszą codzienność wchodząc, a jak, bo powiedziałeś, że też chcecie, zwłaszcza teraz, zapewnić koordynację albo kontakt pomiędzy produkcją a tymi osobami, które się bezpośrednio kontaktują z klientami, czyli tymi, które są w Stanach. I jak to w takim razie rozwiązujecie teraz zdalnie? Robimy tak, że mamy 2 daily dziennie. Jest rano jedno, no oba są rano. Jeden Jedno daily jest związane z Quik, czyli z tym, jakby z tym produktem matką, i drugie jest związane z Carman, czyli z tym naszym bardziej R&D projektem. I oba spotkania trwają maksymalnie 15 minut. Nie mogą trwać dłużej. Adresujemy tam, co się działo wczoraj, co się będzie działo dzisiaj i jakie mamy największe wyzwania. Ewentualnie jak jest jakiś pożar, to wtedy robimy all hands zaraz po daily i staramy się to zaadresować. Deweloperzy tego nie lubią, ja to bardzo lubię, uważam, że to super działa. Jeżeli się ściągnie wszystkich dostępnych na takie spotkanie, jeżeli jest pożar, bo wtedy każdy może wrzucić jakiś pomysł i szybciej można znaleźć rozwiązanie. Wtedy się wyławiają osoby, które będą potem bezpośrednio nad tym problemem pracować. Natomiast samo spotkanie, ja lubię mieć wszystkich na pokładzie. Oni mówią, że to jest taka panika. Nie, to nie jest panika, tylko jak najszybciej można wyłowić najlepsze rozwiązanie. I czasami osoby, które nie biorą bezpośrednio udziału nad określonym odcinkiem prac, widzą szybciej ten problem niż te osoby, które są bezpośrednio zaangażowane. A propos rozpieszonego zespołu, jeszcze jest dosyć ważną rzeczą asynchroniczność komunikacji. To jest jakby kluczowa sprawa, że ty nie piszesz, nie piszesz, wiesz, tak jak moja córka do mnie mówi, czy ty mnie ghostujesz, jak wysyłam mi SMS-a i ja nie odpisuję jej od razu, wiesz. No więc ja jej nie ghostuję, tylko po prostu piszę je we właściwym czasie, kiedy będę mieć na to chwilę, będę mógł poświęcić troszkę energii na to. No i tak właśnie też mówię moim deweloperom i moim wszystkim pracownikom po drugiej stronie biznesowej też, że nie czekaj na odpowiedź, tylko napisz, z czym masz problem, opisz ty jak najszerzej, a tamta osoba odpisze, kiedy będzie miała wolną chwilę. Jeżeli to jest pilne, to napisz, że to jest pilne. Natomiast większość przypadków nie jest pilna. 99% przypadków na pewno nie będzie pilna. To jest raz. Natomiast jeszcze jest jedna taka kwestia, że uważam, że takie bezpośrednie spotkania biznesów i devów. No i to się zdarza na pewno raz na tydzień. Robimy takie spotkanie, jakby pośrodku stref czasowych, czyli przeważnie to jest gdzieś koło godziny 2-3 europejskiego czasu. No i wtedy są tam dostępni i devi, i biznes, i taka jest ogólna dyskusja, co się dzieje, jak to działa, jakie mamy problemy i próbujemy jakby priorytetyzować następne działania, no ale to też nie trwa dłużej niż godzinę maksymalnie. Trzeba szanować swój czas nawzajem. Okay. A macie jeszcze jakieś takie spotkania w tej chwili pozapracowe, że tak nazwę, integrujące w jakikolwiek sposób? Czy integracja jest poprzez ten cel? Fajnie było, ale to jest tak jak z kamerkami, prawda? Nie do końca to działa. Także takie spotkania na Zoomie są niby fajne, ale nie wiem, czy to jest fajna rzecz. Także i to troszkę sztuczne. Ja wiem, że niektóre firmy robią takie spotkanie na Zoomie, że każdy sobie bierze piwko i tam gadają głupoty, ale mi się wydaje, że to jest strata czasu. W ten sposób się nie zbuduje zaufania, w ten sposób nie zbuduje się niczego wartościowego dla firmy. Takie spotkania face to face to zupełnie inna historia. Mhm. Czyli jeżeli wirtualnie, to face to face, a jeżeli zespołowo, to poczekamy, aż COVID nam przejdzie i będziecie mieli też podróże do Stanów na przykład, tak, deweloperów. I tam się, wtedy się rozumiem, że też spotykają nie tylko z klientami, ale też z zespołem tam. Tak, to też wiesz, to jest tak, że w obie strony się podróżowaliśmy dotychczas, wiesz, biznes tutaj i devi tam, także to troszkę się nawoziliśmy. Od marca to jakby przestało w ogóle istnieć. Ale tak, czy to jest źle? Wiesz, my mamy biuro jakieś tam w Bostonie. W tym momencie tam 3 osoby siedzą raptem. 4 czasami. Liczy księgowego jeszcze. Ale mało kto przychodzi do tego biura. W sensie po co? Już z tymi biurami to jest tak, że jak popatrzy się na San Francisco, to jest ciekawa sprawa, że na początku tego roku była, w San Francisco była najmniejsza dostępna ilość wolnych biur w historii. Tak? I chyba tam było, że pamiętam, około 4 milionów square feet, czyli nie pamiętam, na metr się liczy, ale no w każdym razie tak. W tym momencie jest największa w historii dostępność wolnych miejsc. Czyli to wzrosło tam, nie wiem, chyba do 12 milionów czy coś takiego square feet. No i co? No i efekt jest taki, że te nieruchomości będą zmieniane, będą przerabiane. Czyli mniej będzie biur w centrach miast, natomiast będzie więcej jakby mieszkań. Nie? Czyli sposób, w jaki pracujemy, też się zupełnie zmienia i wydaje mi się, że my do tego, co było wcześniej, nie wrócimy już, bo nikt nie ma ochoty na to. Chyba że pracujesz na taśmie, musisz jednak przyłożyć siłę. Natomiast w innym wypadku, jeżeli pracujesz przy jakichś projektach, powiedzmy, że software'owych na przykład, no to nie ma najmniejszego sensu, żeby wszyscy pracowali z jednego biura. Mhm. Dzięki, Rafał. Tak sobie myślę właśnie, Rafał się wylogował i pożegnał. Ja sobie jeszcze tak myślę, jak będziecie się rozwijać, jak będziesz chciał nowe osoby zapraszać do zespołu, to czym, jakie zareklamujesz, że tak powiem, jak opowiesz o tym zespole? Jakbyś to miał powiedzieć, nie wiem, w dwóch zdaniach, jako esencja. To zależy komu. Tak naprawdę. Wiesz, bo dla jednych zadziała to, że powiem, że nasz ULEZ jest fala jego wojsku. Innym zadziała to, że będą mogli się rozwijać. Innym zadziała to, że... Znaczy generalnie powiem ci, że to jest zespół, który... Że to jest przedsiębiorstwo nasze, które zmaga się z jednym z największych problemów w tym momencie, jeżeli chodzi o mobilność. Jakby, jak się zastanawiałem nad tym, no to porównywalne to jest z tymi hiperloopami mózga, jeżeli chodzi o sposób, w jaki zmieniamy zupełnie komunikację, zmieniamy sposób, w jaki myślimy o samochodach, o tym, jakich używamy, kiedy my ich używamy, kiedy mamy do nich dostęp. Wiesz, w tym momencie, jeżeli ty jeździsz sobie samochodem miejskim, ale na weekend wyjeżdżasz i potrzebujesz pick-upa, żeby sobie rowery wrzucić do tyłu na przykład i namiot, tak? No to jest wyzwanie, nie? A co jeżeli ty na przykład masz subskrypcję $500 płacisz miesięcznie za twój samochodzik, a oni ci mówią, ok, dobra, dorzuć 200 i możesz sobie tego pick-upa brać kiedy chcesz, nie? Na przykład. Tak? No to jest zupełnie inne podejście, a jeszcze w tym masz ubezpieczenie, a jeszcze w tym masz serwis, a jeszcze w tym masz, nie wiem, bilet na PKS i na hulajnogę. Że to jest zupełnie się zmienia to, jak myślimy o mobilności, zupełnie się zmienia to, jak myślimy o przewożeniu naszej szanownej od A do B. Czyli zapraszając ludzi, dobierasz jakby komunikat do tego, do osoby, którą masz naprzeciwko, a jak zapraszasz ludzi do zespołu, to jakimi kryteriami się kierujesz, czy jak rekrutujesz, krótko mówiąc, tak? Czy nie wiem, czy ty rekrutujesz, czy zespoły może rekrutują, jak to się dzieje? Wiesz co, w biznesie mamy tak, że rekrutujemy graczy alfa, czyli po prostu tak znaleźliśmy Chada, czyli naszego COO, teraz obecnie. Pracowaliśmy z Audi od dłuższego czasu i super nam się pracowało z Chadem. Widzieliśmy, że tak, Michał, zgadza się, A do Z. A do B do Z. Z powrotem. Tak znaleźliśmy Chada, tak znaleźliśmy Nicole. Też widzieliśmy, że robiła niesamowite rzeczy i widzieliśmy, że takiej osoby właśnie potrzebujemy, silnej w dziale sprzedaży. I tak samo jest też z deweloperami. Wiesz, my zatrudniamy tak naprawdę, staramy się zatrudniać tylko i wyłącznie seniorów. I I to nie są tylko ludzie, którzy pracują bezpośrednio z nami, ale też mamy na przykład zespoły, to dyskusja się dzisiaj logistyczna rozpętała. Tak, na temat punktów A, B i Z. Może coś z tego wyjdzie, kontynuujcie. No, także zatrudniamy tylko seniorów, bo wiemy, że tylko seniorzy będą w stanie udźwignąć to obciążenie, nie? Jasne, to kompetencyjnie, a jeszcze tak podrążę trochę jeszcze w tą kwestię dopasowania do zespołu, tego, żeby właśnie na tych spotkaniach umieć czasami schować ego, bo okej, znowu, tak, zatrudniacie silne osobowości, czy w jakikolwiek sposób patrzycie też na tą część taką, będzie pasował czy pasowała do zespołu, tak, czy się dobrze odnajdzie w zespole. I czy na przykład to zespół sprawdza i daje że ktoś kogoś przyjmuje? Czy to jest tak, że to po prostu szukacie gwiazdy i gwiazda przychodzi i już? Nie, to też wiesz, jest kwestia tych miękkich kompetencji. Jeżeli człowiek jest po prostu dobrym człowiekiem z jednej strony, jeżeli ma podobne jakby wartości, gdzie wiesz, prawda jest ważna, że transparentność jest ważna, że jakby szacunek do innej osoby jest ważny, no to nawet najsilniejsze ego przegra zawsze z takimi podstawowymi wartościami. W sensie, nawet jeżeli masz najsilniejsze przekonanie o swojej prawdzie, o swoich przekonaniach, to w dyskusji na pewno wygra to, że ty po prostu będziesz mieć szacunek do swojego przeciwnika, powiedzmy, w tej dyskusji, nie? Mhm. Okay. A to jeszcze powtórzę pytanie, czy decyduje jedna osoba, czy decyduje zespół? Jeżeli chodzi o rekrutację, jest okay. Jeżeli chodzi o rekrutację, decyduje zespół, że w przypadku deweloperów to przechodzą przez tam rozmowy z różnymi osobami z zespołu, w przypadku strony biznesowej, czy tam treningowej, to też decyduje zespół. Też. Każdy ma prawo weta, bo ja nie chcę z tym człowiekiem pracować. Mhm. I wtedy nie przyjmujecie takiej osoby? Nie. Okay. Czyli jest przyjmowana tylko wtedy, kiedy, ale to jest po jakichś rozmowach, tak jeszcze w ramach samego procesu. To jest tak, że nie wiem, ta osoba przychodzi, potem rozmawia z zespołem, czy to jest taka osoba, która przychodzi, na przykład niektórzy otrzymają taką wersję, że zaczyna pracować, nie wiem, przecież albo przez tydzień pracuje i wtedy sprawdzają się w boju i dopiero potem mówią, czy chcą, czy nie chcą razem pracować? Jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby ktoś tak po tygodniu odpadł. A nie, zdarzyło nam się. Jednego trenera mieliśmy takiego, który był strasznie sfochowany od początku i że zły hotel, i że za daleko, i że on nie będzie samochodem, w związku z czym odpadł dosłownie po tygodniu. Ale nie zdarzyło nam się więcej, żebyśmy mieli taką sytuację. Okej, czy to jest bardziej mi chodziło o taki proces, tak? Czyli jeżeli raczej rozmawiacie i ta osoba przychodzi, jak odpadnie po tygodniu i nie sprawdzi się, to jest jakby kwestia indywidualna, natomiast nie macie takiego procesu typowego dla niektórych organizacji. Tak? Niektóre organizacje tak stosują, że zapraszają taką osobę trochę na próbny czas pracy i dopiero potem wspólnie decydują, czy to jest dla niej okej i dla zespołu okej, tak? Na zasadzie takiej partnerskiej. Tak? Wiesz co, to jest tak jak z byciem w ciąży. Wiesz, nie może być trochę w ciąży. To jest tak, że jak zatrudniasz człowieka i przyjmujesz go do zespołu, to albo go przyjmujesz do zespołu, albo go nie przyjmujesz do zespołu. A jeżeli go przyjmujesz na trochę, to on tak naprawdę nie jest w tym zespole. Wiesz? To w ten sposób działa. Jasne. Dobrze, to tak, ja bym jeszcze chciała, że oprócz dyskusji od A do B i o punktach i o przemieszczaniu się, może macie jeszcze jakieś pytania? Czy to, że decyduje zespół, oznacza, że każdy ma prawo weta? Tak, tak, każdy ma prawo. Jeśli chodzi o rekrutację, to każdy ma prawo weta. Każdy może powiedzieć, nie, ja z tym człowiekiem nie będę pracować. Oczywiście jest następne pytanie, dlaczego? Mhm. Co to mi się roi w tej głowie, ale wiesz, no, tak to działa. Czyli to nie jest takie sarmackie weto, nie bo nie, tak, tylko to jest weto z uzasadnieniem. No nie, no, jeżeli zakładamy merytokrację jako podstawową wartość, nie? To nie ma czegoś takiego jak weto. Tak samo jak nie ma czegoś takiego jak robimy to i to. Mhm. Wiesz, no musisz jednak powiedzieć. Dobrze, to jeszcze jest pytanie, jak sprawdzacie wartości? Było takie pytanie gdzieś tutaj, tak, od Rafała. Nie robimy takich tradycyjnych spotkań z pracownikami, gdzie robimy im pranie mózgu, czy spisali się, czy nie. Nie. To wszystko efekty twojej pracy są twoją wartością, tak? Jest pytanie od Michała, które Łukasz podbija. Ile czasu? Zwykle czasu z zespołem, tylko nie wiem co. Właśnie dwa razy, nie wiem, czy spotkania z zespołem, czy cokolwiek innego. Michale, jakbyś doprecyzował, co to jest dokładnie. Bo spotkania trwały 15 minut do godziny, te pożarowe, tak? Tak. I co godzina, co tydzień są te godziny spotkania w piątek, takie całego zespołu. Okej. To pytanie jest ja trwają spotkania od Rafała. Inaczej zapytam, jak sprawdzacie postawę? Postawę w sensie... No trochę to jest to, co powiedziałeś, dobry... Jak skąd wiesz, że to jest dobry człowiek? Bo nie jest bucem? Skąd wiesz, że nie jest bucem? Bo nie jest wredny, bo... A postawę w sensie zaangażowania? Wiesz, nie sprawdzamy tego. Albo jesteś zaangażowany, albo nie. To jest też zero-jedynkowa sytuacja, wiesz. Tak samo jak my trenujemy naszych mechaników, że to albo jest zepsute, albo jest dobre. Nie może być trochę zepsute, nie? Jasna komunikacja, jasna rzecz. Albo jesteś zaangażowany, albo nie jesteś zaangażowany. Jak nie jesteś zaangażowany, to gdzie jest problem? Wtedy porozmawiamy o tym, dlaczego nie jesteś zaangażowany. Czy dlatego, że nie podoba ci się to, na czym pracujesz, czy nudzisz się, czy musisz czekać na backend? Zdarza się oczywiście. Wiesz, no to różne rzeczy, nie? Na wdrożenie się w pracę wydaje się, że to jest przeważnie około 3 miesięcy, po 3 miesiącach ludzie pracują na pełnych obrotach. Że trzeba ludziom dać z racji złożoności projektu, z racji tego, że mało kto się orientuje, jak działa branża samochodowa w sensie procesów, one są tak skomplikowane i tak odwrotne, często nielogiczne zupełnie, a jednak działają troszeczkę jeszcze, trzyma się to wszystko na gumie do życia. No to, natomiast jeszcze jest inna kwestia, że jeżeli chcesz, żeby twoja firma była agentem zmiany, tak, to musisz mieć pewność, że ty jesteś podatny na zmiany, w sensie ty jako zespół, nie? Także przy rekrutacji to jest strasznie ważne, żeby ludzie byli przygotowani na to, że będą zmiany, nie? I żeby byli przygotowani na to, to jest bardzo trudna sprawa z deweloperami, bo deweloperzy to lubią pracować nad określoną rzeczą i sobie tam robią. Natomiast w przypadku, kiedy ty pracujesz w tak zmiennym środowisku i tak naprawdę my od 2017 roku wrzucamy na rynek co chwileczkę nowe jakby produkty, czy tam półprodukty, nie? Do tego stopnia, że w 2019 roku nawet musieliśmy spowolnić proces sprzedaży, żeby wdrażać te nowe rozwiązania u tych dealerów, których już mamy, nie? Jeżeli masz ten proces zmian jakby wbudowany w DNA swojej firmy, to deweloperzy też muszą być jakby skłonni, żeby zaakceptować te zmiany i na przykład wiedzą, że ok, jutro rano mogę pracować nad czymś innym, bo to będzie bardzo potrzebne, nie? Mhm. Czasami oni tego nie lubią, ale czy przeważnie tego nie lubią, ale rozumieją, że to jest coś ważnego i że jest jakby grubszy temat. Mhm. I Rafał pyta, jakie po kolei macie kroki w procesie rekrutacji? To też zależy. Czy to jest osoba, którą myśmy znaleźli sami z radara naszego, czy to jest osoba, którą tam jakaś agencja nam podesłała, czy sami znaleźliśmy przez jakieś ogłoszenia. Natomiast generalnie po stronie biznesowej to jest rozmowa najczęściej z bezpośrednią osobą, czyli na przykład z Chadem, a potem rozmowa ze mną i z Jackiem, ale to są rozmowy, to nie są jakieś tam kwestionariusze, nie są jakieś tam nie formalizujemy tego. Nie formalizujemy tego zupełnie. Natomiast jeżeli chodzi o proces rekrutacji deweloperów, no to jest dużo bardziej złożone, dlatego że tam jeszcze dochodzi jakby technologiczna umiejętność. Także na pewno są jeszcze testy technologiczne, gdzie dajemy jakieś tam wyzwania do zrobienia. No i któryś tam z seniorów, hiperseniorów, ultraseniorów, nie wiem, nazwać ich. Bo tak się domyślacie, pewnie tak jak w każdym zespole się tworzą liderzy, tak samo jeżeli zatrudniasz powiedzmy samych samców i samice alfa, to wśród nich się wytworzy jakiś tam super alfa. Na pewno zawsze tak jest. A powiedziałeś, że 3 miesiące to jest mniej więcej ten czas wdrożenia. I to jest tak, że ktoś dostaje buddy, rodzaj takiej osoby opiekuna, czy to jest tak, że rzucany jest na głęboką wodę i niech się nauczy pływać i po prostu może się kontaktować ze wszystkimi? Jak to działa? Na głęboką wodę, natomiast kwestia tasków, nie? Że dostaje takie, powiedzmy, że taski, które będą na tyle proste, że nie musi mieć kontekstu specjalnie wielkiego, a przy okazji ten kontekst zdobędzie przy okazji rozwiązywania tego projektu. Na przykład w przypadku deweloperów świetnym kontekstem bardzo często jest praca nad raportami, nad systemami raportującymi, dlatego że one są na tyle proste, że w jakiś sposób słyszycie głosy omek. Omegi śpiewają, są trochę jak syreny. Ale no właśnie w ten sposób to działa, że staramy się nie słuchać tych omek specjalnie, bo nie mamy żadnych omek. Nie mamy też. To jest jęk, to jest takie raczej skrzyczenie, wydaje mi się, wiesz? Tak, czy to jęk czy serenada, raczej skrzyczenie, tak jednak. Mhm. Czyli jeszcze trzymając ten wątek, który zacząłeś, tak, czyli dostają ludzie po prostu zadania takie, które najlepiej pozwalają im poznać firmę, tak, i zadanie, które będą mieli do zrobienia. Najlepiej poznać procesy, a przy okazji nie wymagając kontekstu specjalnie, nie? Mhm. I ten kontekst potem zdobywają, czy jednak dajecie im coś im podpowiadacie? Czy znowu sami sobie muszą zdobyć? Każdy jest do dyspozycji, każdy jest, wiesz, no, ja dużo czasu swojego poświęcam na pracę z nowymi ludźmi. Na przykład. Tak samo Chad, tak samo Jack. Cały zarząd tak naprawdę, my jesteśmy dostępni bezpośrednio do pracy z takimi ludźmi, dlatego że my mamy jakby tą największą wiedzę funkcjonalną. I przekazujemy te informacje potem nowym ludziom, których zatrudniamy. Troszkę inna sprawa jest z trenerami, dlatego że u nas trenerzy mamy dosyć specyficzną rolę trenerów. W tym momencie mamy 3. Tak rozłożonych, dwóch jest z Denver, jeden jest w Bostonie, natomiast oni jakby obsługują East Coast, West Coast i środek. I jak zatrudniali, bo tam ostatnio zatrudnialiśmy na przykład takiego jeszcze, tego, który odpadł, jeszcze jednego. I generalnie jak zatrudniamy nowych trenerów, to oni jeżdżą na wdrożenia. Czyli powiedzmy, że jeżeli mamy takiego trenera, który przyszedł do nas, no to on przez pierwsze powiedzmy 2 wdrożenia uczestniczy razem z tym naszym trenerem istniejącym, no a potem już leci sam. No i taki trener nasz jest też, to jest dość ciekawa sprawa, bo taki nasz trener to jest też sprzedawca najlepszy. Dlatego, że jak ty robisz trening, to potem jakby obsługujesz też tego naszego klienta, czyli wszystkie powdrożeniowe pytania i tak dalej są kierowane przez ciebie. I bardzo często jest tak, szczególnie, że my generujemy bardzo wysokie ROI dla dealerów na poziomie 3000%, gdzie powiedzmy w tych branżach BMW czy Audi highline'owych my do każdego zlecenia naprawy dokładamy około $250. Czyli tak naprawdę drukujemy tym ludziom pieniądze. I oni są generalnie bardzo zadowoleni. Więc bardzo często się zdarza tak, że dealer należący do jakiejś tam grupy dealerskiej potem nas referuje do kogoś innego w swojej grupie. Tak? W związku z czym ten nasz trener, który jest ma bezpośredni kontakt, bezpośrednią relację z tym klientem, też jest jakby account managerem przy okazji. Nie? I też jest jakby inside salesperson. Bo tak naprawdę zbudowali sobie zaufanie. Patrzę, czy mamy jakieś pytanie. Dzięki, Michał. Michał, dzięki. Mnie się skończyły pytania. Nie wiem jak inny na razie. Czy mam po prostu przeładowanie do przemyślenia i jeszcze przeprocesowania tego wszystkiego. Macie niesamowitą organizację, myślę też właśnie to, co powiedziałeś na początku, bardzo mocno zespojoną i ciągniętą wyzwaniem i z takim podejściem rekrutowania też bardzo silnych osób od razu, które są w stanie to wyzwanie unieść tak w tym momencie i pociągnąć dalej. Tak się zastanawiam, czy widzisz jakiś taki moment, że już nie będziecie mieli kogo rekrutować, że już samych najlepszych zrekrutujecie i nie będzie tych najlepszych i trzeba będzie kogoś uczyć od takiego, powiedzmy, szkoły średniej, może nie przedszkola? Na pewno przyjdzie jakiś taki moment. Natomiast jak on przyjdzie, to wtedy przejdziemy ten most. Na razie nie przygotowani na to, dlatego że wszyscy są tak zajęci. Myśmy próbowali, nie zrozumieliśmy, myśmy próbowali ostatnio zatrudniać tam parę osób, takich troszkę słabszych z natury, ale problem polega na tym, że ci ludzie zostali bardzo szybko jakby odstawieni, bo nikt nie miał specjalnie czasu, żeby się nimi zajmować. Wiesz? I to jest niesprawiedliwe i dla zespołu, i dla nas samych, więc biorąc pod uwagę to, jak my szybko galopujemy w tym momencie, to na pewno to się nie wydarzy. W najbliższym czasie przynajmniej. Jasne. Tu Łukasz podpowiada, jaka jest wizja waszego rozwoju na najbliższy rok? Co chce się zmienić w samej firmie? Pytanie od Łukasza. Wiesz co, to jesteśmy teraz w takim dosyć zawiasowym momencie. Wiesz, kiedy my, będąc dotychczas skoncentrowani na budowaniu produktu przede wszystkim i jakby, wiesz, od początku jakby finansujemy rozwój produktu i nasze pensje i nasze życie od naszych dealerów, co sprzedajemy bezpośrednio. Jeżeli to w tym momencie, zbudowawszy ten produkt, mamy dużą, silną zmianę na sprzedaż. Czyli dzięki COVID-owi tak naprawdę. To jest niesamowite, jak bardzo COVID nam pomógł, bo z jednej strony nasz produkt się bardzo strzela w tą taką zdalną obsługę klienta, to jest pierwsza rzecz, a z drugiej strony ci ludzie, decydenci w branży samochodowej u różnych producentów mieli więcej czasu. I mieliśmy czas, żeby się z nimi spotkać i tak naprawdę pokazać, co robimy, dlaczego to robimy, wyjaśnić, co to tak naprawdę tam siedzi z tyłu i po co to robimy i dlaczego zbieramy dane w ten sposób, a nie inny i jak możemy im pomóc, jak możemy zbudować im relacje. Więc dzięki temu, że właśnie mieliśmy więcej czasu, to zyskaliśmy niesamowite kontrakty z Toyotą, z Nissanem, z Volvo, super współpraca. Od czasu, kiedy kiedy Chińczycy przyjęli tą firmę, to zatrudnili naprawdę super zespół, młody, taki bardzo dynamiczny. I tak samo podobnie jest też w Jaguarze Land Roverze, też jest bardzo młody, bardzo dynamiczny zespół. No i praca z tymi ludźmi jest wyjątkowa. Nadajemy na tych samych falach, natomiast potrzebowaliśmy normalnie kiedy wszyscy zasuwają w tych swoich jakby korytarzykach swojej własnej pracy, to nie ma czasu, żeby rozejrzeć się, a tutaj akurat dzięki COVID-owi mieliśmy szansę się spotkać, porozmawiać i wyjaśnić sobie, dlaczego niektóre rzeczy robimy i zrozumieć, że rzeczywiście pracujemy w tym samym kierunku, nie? W związku z czym plan jest taki, że tak jak dotychczas 2020-2019 poświęcaliśmy na wzmożoną pracę nad produktem, tak 2021 to będzie dla nas bardzo szybki wzrost. Planujemy wzrosnąć o kilkaset %, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o ilość naszych klientów. No i może też zasoby w sensie ludzi, nie? Bo jeżeli będziecie, nie wiem, czy to się wiąże, tak? Czy to się nie wiąże? Wiąże się, to tak jak widzisz, to co mówiłem na temat trenerów, to troszeczkę tutaj zmieniamy naszą strukturę, że ci nasi wdrożeniowcy, to ciągle chcemy pozostawić 3 tylko. Podpisaliśmy umowę z taką firmą treningową w Stanach, która jest jakby do naszej dyspozycji. Chcemy jakby rozłączyć ten trening od wdrożenia i od potem tej pracy account managerów. Czyli zatrudniamy 2 nowych account managerów, którzy będą też prowadzić jakby tą inside sales. No będziemy rozbudowywać to, natomiast nie będziemy rozbudowywać działu marketingu, bo to nie działa. Będziemy rozbudowywać na pewno, będziemy zatrudniać 1 czy 2 osoby od relacji z OEM, bo tak naprawdę naszymi najlepszymi sprzedawcami są przedstawiciele handlowi producentów, czyli jeżeli mamy takie Audi na przykład, ono ma tam, nie wiem, kilkadziesiąt regionów w Stanach. I jeżeli ja pracuję w tym regionie i u mnie sprzedaż części, według której ja jestem rozliczany, jest niższa niż w sąsiednim regionie, no to ja patrzę, jaka jest różnica. No widzę, że tam oni używają tego rozwiązania. Okej, no to ja też powiem moim dealerom, że też powinni używać tego rozwiązania. No i tak się to dzieje, że właśnie ci repi, nazywają się double ASMs, to są nasi najlepsi sprzedawcy. Więc tutaj będziemy też jakby kierować się na współpracę z nimi. To jeszcze pytanie od Rafała, no bo będziecie się rozwijać, to też pewnie każdy pracownik nowy, który przychodzi, pyta się, jak wygląda wynagrodzenie, tak? Czy jest, jakie są składniki, jak to się je. Nie jest transparentne, to już wiemy, może kiedyś będzie, natomiast nie jest transparentne, może będzie, mam nadzieję, a płacimy lepiej niż wszyscy inni, to zdecydowanie. To jest jakby podstawa, że my zatrudniamy bardzo silnych ludzi, ale też dobrze bardzo im płacimy. No. Jeżeli chodzi o modele płac, to są zupełnie inne w zależności od twojej roli. Jeżeli jesteś deweloperem, to inaczej dostajesz zapłacone. Przeważnie deweloperzy mają jakby tam stałe albo według godzin wpracowanych, ale też są. Tak, oczywiście są prowizje. Ci nasi trenerzy / account manager dostają prowizje. Sprzedawcy też dostają prowizję. Też cały zespół jakby w tym momencie powiedzmy, że dotychczas to jest super pytanie i to troszeczkę jestem dosyć wyjątkowy pod tym względem, dlatego że przez to, że myśmy się fokusowali na budowaniu produktu, jakby wszystkie pieniądze, które zarabialiśmy, były kierowane na produkt dotychczas. Prawda? W związku z czym jakby wszystkie osiągnięcia, wszystkie sukcesy to były sukcesy związane z sukcesami budowy produktu, tak zwanego, nie? W związku z czym jakby tutaj nie ma specjalnie gdzie te nagrody, prowizje wypłacać. Też nie jestem jakby specjalnie fanem tych prowizji uznaniowych. Raczej uważam, że jeżeli zespół dowozi i osiąga jakiś wielki sukces, z którego nagle firma zarabia duże pieniądze, no wtedy wszyscy dostają jakby podziękowanie w postaci koperty szarej. Albo też klienci, tak jak ten człowiek, ten młody człowiek, który poddał wam pomysł, tak, dostał wyjątkowy bonus. Zupełnie nieoczekiwany najprawdopodobniej, bo nie dlatego to zrobił pewnie. Nie, właśnie, ale to też nam się zdarzało, że robiliśmy tak na przykład, że zupełnie ad hocowo, to było, nie wiem, półtora roku temu, na początku 2019, że zrobiliśmy konkurs dla mechaników, który w ciągu miesiąca sprzeda najwięcej usług. Tak zupełnie ad hocowo. No i 6 tych, którzy wygrali, na weekend zaprosiliśmy do Las Vegas. I specjalnie wybraliśmy z różnych warsztatów, z różnych dealerów, bo potem fama idzie. A w tej branży jest coś takiego, co się nazywa 20 Groups i to jest dosyć ciekawa formacja. Wydaje mi się, że każda branża powinna coś takiego mieć. Te 20 Groups to są takie spotkania 20 dealerów różnych, z różnych marek i zawsze na każde spotkanie zapraszani są ludzie z zewnątrz. Teraz oczywiście to były spotkania wirtualne, więc nie aż tak efektywnie, ale wcześniej to działało tak, że na parę dni, na 2-3 dni się spotykali wszyscy, opowiadali o tym, co robią u siebie w swoim dealerstwie, co działa, co nie działa, no ale właśnie też każdy, jeżeli miał coś, co zmieniło im biznes, no to zapraszali po prostu taką osobę z zewnątrz, nie? No i akurat w przypadku Quika to była dosyć fajna sprawa, bo my dużo zmieniamy, jak wchodzimy do warsztatu. To dosyć często byliśmy zapraszani na tego typu spotkania i to jest bardzo fajna metoda sprzedaży też. Podejrzewam, że każda branża powinna mieć tego typu relacje. Tak sobie, ja się osobiście trochę rozmarzyłam i tak zastanawiam, kiedy do Polski wejdziecie ze swoją usługą, żeby u nas też mechanicy byli transparentni, żebyśmy wiedzieli, które części nam montują w samochodach. Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów. Super, fajnie. Dobrze, to patrząc, że w czacie nie widzę tutaj pytań, to bym przekazała głos do studia. Halo Łukasz, żebyś podsumował. Tak, ja już się... Mam nadzieję, że mnie słychać z powrotem. Słychać mnie? Tak, słychać. Elegancko, dobrze. Kurczę, ta technologia. Super. Bardzo się dobrze was słuchało. Ja nie wiedziałem, że aż tak duży sukces odnosicie i że macie takich ludzi na pokładzie. No to tylko chylić czoła i czekać, aż wejdziecie na polski rynek i europejski. Chociaż podejrzewam, że w US to jest wasz główny target. Ale kto wie... Ameryka jest takim... To taki śpiący kolos, wiesz? Tak, wiem. Też byłem w tamtym roku, jak były ku temu warunki w Stanach i szukałem tam rynków, także no, jest tam dużo okazji, a jeszcze jak macie kogoś tam na miejscu, kto rozumie to i dokładnie jak rozmawia z tymi klientami, ma z nimi wspólny język, to no, to pozazdrościć, nie? Ale wierzę, że szukajcie, znajdziecie też coś się w tym kierunku nachylam. Natomiast no powiem tak, ja jestem bardzo zbudowany tym, jak działacie. Myślę, że idziecie też w kierunku tej transparencji, być może nawet pełnej finansowej kiedyś, nie mówię, że teraz, ale myślę, że to prędzej czy później w takiej czy innej formie wejdzie. Może nawet na takiej zasadzie, że po prostu grupy projektowe będą miały tę transparencję finansową, albo zrobicie sobie kiedyś po prostu taki eksperyment i może się okazać akurat, że to nie jest takie głupie, nie? I tego wam też życzę, żebyście zobaczyli tego typu możliwości. A tutaj niektóre firmy, albo może nawet prawie wszystkie, stosują tego typu transparencję i w zasadzie za miesiąc będzie też taka firma, nie wiem, czy ktoś jest z tej firmy dzisiaj, to jest taka firma, która ma wzrosty no prawie jak startupy, 80% w skali roku, zarabiają no, już w milionach, myślę, że mogę to powiedzieć, i jest tam transparencja finansowa, nie? Także to jest też możliwe w takiej skali. Bartku, ja ci bardzo dziękuję i Paulino, tak tobie też również, że tak przemaglowałaś Bartka. Ja dziękuję. Nie czuję, że zostaję przemaglowane. To wszystko są bardzo fajne tematy, o których można by godzinami rozmawiać tak naprawdę. I tak na podsumowanie tylko powiem, że to jest tak, że ta zmiana to jest jakby kluczowa sprawa, że jeżeli ty funkcjonujesz w takim środowisku, gdzie coś starasz się zmienić, a takich branż jest parę na świecie, gdzie dotkniesz, to się stwierdza. Branża samochodowa to jest jakby taka podstawowa i bardzo, która jest najbliższa mnie, ale patrzysz się na finanse, na ubezpieczenia, na kościół. Kościoły to jest taka branża, gdzie jest kupę do ugrania, jeśli chodzi o stronę finansową. Patrzcie, ilu mają klientów. Jak popatrzysz się, na to, jak co się dzieje z marihuaną, z medycyną generalnie, to też jest kolejna branża, która jest jakby, która krzyczy o innowacje. A kolejna sprawa to jest tak, że tylko posikane dziecko nie lubi, jest to jedyna osoba, która lubi zmiany, to jest właśnie posikane dziecko, że zmiany kruszki. Że jakby implementacja zmiany to jest trudna sprawa, bo ludzie nie lubią się zmieniać. Nie? Natomiast jeżeli chcesz dokonać takiej zmiany, to musisz pokazać im wyraźną bardzo drogę. Tutaj dzięki COVID-owi, COVID jest super wymówką, nie? Do zmieniania różnych procesów. Tak. I teraz jest świetna okazja, żeby zmienić wiele rzeczy. Tak, ja tutaj jak gdyby to podbiję ten temat, bo ja troszkę odczuwam to w podobny sposób jak ty, to znaczy też działam w pewnym projekcie takim innowacyjnym i właśnie digitalizujemy kontrolnik finansowy, więc widzę wyraźną różnicę po tym, co się dzieje. Nie? Więc zwłaszcza księgowość, która do tej pory kochała papier, teraz stara się z tego wychodzić, co jest dużą zmianą mentalną u nich. Nie? Więc jak najbardziej to potwierdzam. Powiedz, Bartku, czy ty masz jeszcze czas po 10:30 zostać chwilę z nami online? Jeszcze mam pół godziny mniej więcej. A no to super, to słuchajcie, ja mam taką propozycję, spróbujmy się połączyć na tą platformę, ja dałem tutaj Nika, to jest też taki startup, który nam pożycza przestrzeni i tam po prostu kto będzie chciał jeszcze porozmawiać z Bartkiem tak face to face bardziej, mniej już w takiej formie tak jak teraz, tylko bardziej tak jeden na jeden, czy tak po prostu w gronie porozmawiać, to zapraszam na tego linka. Będzie nagranie z tego i jeszcze tylko pokażę, co się będzie działo w następnych wydarzeniach. To będzie czwartek, 27 listopad, Warszawa. To Paulina będzie akurat prowadzić i będzie też wtorek, 1 grudnia, Cieszyn też online. No i oczywiście każdy drugi piątek miesiąca to właśnie będzie ta firma z Poznania, o której mówiłem też, no niesamowite sukcesy mają i mają tą transparencję sprawdzoną i dzielą się też tym modelem, nawet Excela swoje pokazują, więc myślę, może Bartek nawet ciekawy materiał dla ciebie to będzie. Mhm. Także jeszcze raz dzięki wielkie i zapraszam, kto chętny, na tego linka. I ja też zaraz na niego wchodzę, a już ten pokój zamykam, więc za chwilę, jak kto nie wejdzie na tego linka, no to będzie problem. Dzięki za zaproszenie. I do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki. Tak sobie stwierdziłam, że nam fajnie wyszło w ramach Turkusowych Śniadań, bo mamy bardzo dużą różnorodność. Nas jakby końcówka listopada i grudzień. Mamy i warsztat, i refleksję książkową można mieć, także dla każdego coś dobrego. I kolejne doświadczenie, za które bardzo a propos właśnie... Dawaj. To ja polecam taką fajną książkę, ostatnio sobie czytam. Powerful. Wow. To jest właśnie o dorosłych zespołach i polecam, super sprawa. A sprawdzę sobie tą książkę, dzięki. Dołożymy może do książek, które w Cieszynie będziemy przerabiać w którymś momencie może. Tak. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Zapraszam na tego drugiego linka, a ja już kończę ten.